W Chocianowie na jednym z domów zamontowano czujnik pomiaru jakości powietrza. Nie jest ona na pewno idealna, co dało już pierwsze pomiary, pokazały to, że jest fatalnie, w godzinach wieczornych szczególnie kiepsko to wygląda. Dzięki wskaźnikowi na stronie internetowej można na bieżąco śledzić jakość powietrza. Ta według skali jest zagrożeniem dla mieszkańców. Szczególnie narażone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Osoby zdrowe powinny z kolei unikać sportu na świeżym powietrzu. Władze Chocianowa o problemie wiedzą. Gmina opracowała, zatwierdziła program eliminacji niskich emisji, który daje szansę podmiotom ubiegania się o środki pomocowe. Jakość powietrza jest fatalna m.in. przez to, że mieszkańcy palą w piecach śmieciami. Jak tłumaczy burmistrz, w socjalnych budynkach wielorodzinnych nie ma możliwości zamontowania centralnego ogrzewania. Mieszkańców na to nie będzie stać, na kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy złotych na taki po prostu wydatek. Po drugie, nie ma technicznej możliwości, żeby pojedyncze po prostu ogrzewania danych budynków zrobić. Można to rozwiązywać poprzez cały budynek, ale to są potężne wydatki. Wydatki, na które zdaniem burmistrza Franciszka Skibickiego miasta nie stać. Problem jest nie wymiana samego źródła, tylko rozwiązania systemu ogrzewania poszczególnych mieszkań czy budynków. Tu jest problem, tutaj potrzeba wielkich pieniędzy, modernizacji po prostu obiektów i stworzenia warunków technicznych. Niekiedy jest smród, czuć mówię, to jest taki, dość wyraźnie tak czuć mówię. Zwłaszcza jak jest jakieś niżnie, to dym schodzi do dołu, to... Nie zawsze, ale wszystkim palą. Czym się dano? Zależy, na co kogo stać, mówię. No, jest tam dużo dymu z tych pieców u nas, nie? Na osiedlu, na Kasztanowej. No, jest rzeczywiście zanieczyszczenie. Wąchają te smrody z komina, to chyba tak. Często bardzo śmierdzi. Tylko, że często jest to też trudne do zlokalizowania, kto w okolicy na przykład czym pali, tak? No, także cieszę się, że robicie taką akcję. Może coś będzie to na lepsze dla Chocianowa. Pozostaje mieć nadzieję, że władzom Chocianowa uda się wygospodarować środki na poprawę jakości życia swoich mieszkańców.